Przemyślu na Zamku Kazimierzowskim odbyła się konferencja pod hasłem Europa Karpat, mająca na celu zacieśnienie współpracy państw należących do regionu karpackiego. W tegorocznej debacie wzięli udział przedstawiciele parlamentów narodowych i administracji rządowej, między innymi z Polski, Republiki Czeskiej, Słowacji, Ukrainy, Węgier i Rumunii. Obecni byli również reprezentanci samorządów, świata nauki i organizacji pozarządowych. Inicjatorem debaty jest obecny marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Dzisiejsze spotkanie Europa Karpat w Przemyślu ma wiele wymiarów. I strategia karpacka, i pokazanie różnorodności, różnorodnej współpracy pomiędzy państwami, środowiskami, społeczeństwami, samorządami, innymi instytucjami w Europie Środkowo-Wschodniej. I to jest również taki grunt, taka płaszczyzna pokazująca, jak wiele nas łączy, jaką wielką różnorodność reprezentujemy i bogactwo, i moim zdaniem udowadnia, że jesteśmy najpiękniejszym i najbardziej ciekawym obszarem Europy. Jednym z gości konferencji był profesor Włodzimierz Bernacki, który mówił o podobieństwach i różnicach narodów zamieszkujących region karpacki. Te ludy zamieszkujące tę część Europy to są ludy twarde. Twarde, bo one musiały być twarde przez te wieki zmagania się nie tylko z przeciwnościami świata przyrody, ale z przeciwnościami historycznymi, z przeciwnościami politycznymi, z tą walką o niepodległość, o autonomię, o suwerenność. Więc na pewno są to ludy twarde. Są to ludy twarde również w tym wymiarze walki o ten byt codzienny, a więc w wymiarze ekonomicznym i gospodarczym. A więc to są ludzie, którzy, gdy zestawić z tym komfortem czy tym luksusem Europy Zachodniej, no to ten luksus, ten komfort tutaj definiowany jest zupełnie, zupełnie inaczej. W tym wymiarze ogólnym można mówić o podobieństwie, natomiast w wymiarze po pierwsze etnicznym, w wymiarze historycznym i tym samym kulturowym te różnice się pojawiają. Ale jak mówię, tu kiedy mówimy o Europie Karpat, to Karpaty są tym czynnikiem, który raczej jednoczy i będzie nas jeszcze bardziej jednoczył niż dotychczas. Nie są Karpaty tym czynnikiem, który by dzielił, który by izolował. Konferencja miała być także forum do wymiany poglądów i pomysłów dotyczących wspólnych działań na rzecz rozwoju Karpat i przekonania o utworzeniu specjalnej dla Karpat strategii rozwoju, podobnej do strategii powstałej dla Alp. Strategia karpacka ma uruchomić relacje północ-południe w Europie. Chodzi tu o relacje gospodarcze, społeczne czy relacje rozwojowe, ale jest też instrumentem, który powinien działać w przyszłości. Wiemy, że perspektywa finansowa, ta, która jest, no już nie będzie taka duża w przyszłości. Chcielibyśmy, aby te środki wpływały do naszego województwa z powodu albo z tytułu innych instrumentów. Takim instrumentem może być właśnie strategia karpacka, która będzie koordynowała projekty, które będą miały miejsce i po stronie i w Karpatach naszych, tutaj podkarpackich, ale i także po stronie słowackiej czy po stronie ukraińskiej. To ważne naprawdę z punktu widzenia rozwoju społecznego i gospodarczego. Swoje strategie ma Dunaj, swoją strategię ma Bałtyk, swoją strategię mają Alpy, niedawno powołana do życia strategia alpejska. Skoro swoją strategię wreszcie ma Morze Jońskie i Adriatyckie, nie ma najmniejszego powodu, żeby takiej strategii nie miały Karpaty, region o bardzo niskim poziomie rozwoju, niedofinansowany, pozbawiony instrumentarium wsparcia unijnego. Region, który jest jednym z najuboższych regionów Unii Europejskiej, co się wpisuje w filozofię funkcjonowania Unii, a więc wyrównywania szans rozwojowych i pomocy tego typu regionom. Więc strategia karpacka może być absolutnie i powinna być absolutnie takim właśnie projektem, który pozwoli przyspieszyć rozwój Karpat, w tym Podkarpacia, w tym Polski Wschodniej. Zasadnicza kwestia to jest okazanie rzeczywiście woli współpracy, no, oraz jakiegoś dowodu na to, że ta współpraca trwa i rzeczywiście jest żywa, a nie jest to tylko i wyłącznie jakiś dokument, który między urzędnikami jest podpisany. No, w tym przypadku tutaj od wielu lat już toczą się spotkania, są pewne projekty, więc myślę, że to ma pewne szanse powodzenia. Zbyt mało uwagi poświęcamy naszym sąsiadom, prawda? Wolimy jeździć na wakacje gdzie indziej, bardziej pobudza nam wyobraźnię Paryż, Berlin, Rzym niż Bratysława,
Lwów czy Budapeszt, a to błąd, bo te nasze regiony karpackie są bardzo piękne i trzeba rzeczywiście ofertę stworzyć taką, żeby przyciągać i pokazywać jakość również teraz gościny tutaj. O powstanie strategii karpackiej i marki karpackiej starają się także przedstawiciele Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska, którzy od lat nawiązują czynną współpracę z krajami regionu karpackiego. Jako Euroregion mamy już bardzo szeroki taki zakres współpracy z wszelkimi środowiskami na terenie wszystkich krajów karpackich i chwilą, gdy będzie dostępność środków unijnych, nowej perspektywy tych środków, będziemy się starać, ażeby te środki już przełożyć na konkretne działania. To, co dzisiaj wszyscy uczestnicy, przedstawiciele podkreślali, i żeby tą strategię karpacką próbować już realizować i wpisywać w nasze działania wszystkich środowisk na terenie Karpat. Zarówno o strategii, jak i infrastrukturze komunikacyjnej oraz turystycznej zaproszeni na konferencję goście dyskutowali w przygotowanych kilku panelach dyskusyjnych. Pierwszy panel tematycznym dotyczył bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej. Poruszanymi tematami były m.in. bezradność Europy wobec uchodźców, kryzys europejskich wartości oraz szkodliwość europejskiej biurokracji. Dyskutowano również o bezpieczeństwie energetycznym, potrzebie zmniejszenia uzależnienia od importu gazu, ropy i węgla. Krytycznie odniesiono się również do niemiecko-rosyjskiego projektu Nord Stream. Drugi panel poświęcony był rozwojowi infrastruktury. Debatowano także o dotychczasowych zaniedbaniach dotyczących żeglugi śródlądowej i wielkim potencjale rozwojowym karpackich rzek. Uczestnicy spotkania zgodzili się, że priorytetem współpracy są poprawa infrastruktury, ochrona środowiska, rozwój gospodarczy i turystyka. Najważniejszą rolę jednak miałaby w budowaniu karpackiej infrastruktury odegrać tak ważna dla Europy Wschodniej Via Carpatia. Żeby ta strategia miała sens i żeby była skuteczna, musi mieć taki kręgosłup, którym absolutnie będzie droga Via Carpatia i powinna być droga Via Carpatia w Polsce popularnie zwana drogą S19. Mamy zapewnienie polskiego rządu, jestem w kontakcie stałym z panią premier, z odpowiednimi ministrami. Jestem również w kontakcie z komisarzami Unii Europejskiej i jest duża wola, żeby drogę S19 jako ten kręgosłup rozwojowy tej części Europy, wschodniej flanki Unii Europejskiej budować. Słowacy, Węgrzy, jeżeli chodzi o drogę Via Carpatia, absolutnie są zdeterminowani, żeby ją budować. Co więcej, Węgrzy są bardzo mocno zaawansowani, jeżeli chodzi o S19, o Via Carpatia na swoim terytorium. Słowacy czekają na ruch Polski, bo co my musimy teraz zrobić? Mamy dużą szansę na wybudowanie drogi S19 do Lublina, ale rozpoczęliśmy teraz mocne działania, żeby przeprowadzić tę drogę w kierunku południowym, w kierunku granicy ze Słowacją w Barwinku. 28 stycznia organizowałem konferencję w Rzeszowie, gdzie przybyli ministrowie rozwoju transportu rządu Beaty Szydło i uzgodniliśmy, że mamy taką wstępną deklarację, że droga już do Babicy, te 12-14 km od Rzeszowa w kierunku południowym, będzie miała zabezpieczenie finansowe. Jeżeli chodzi o kolejne kilometry, trwają prace koncepcyjne. Jestem naprawdę dobrej myśli, że również ten unikalny szlak do Barwinka, bo to jest unikalny szlak, kilka tuneli, kilka wiaduktów, no krótko mówiąc, to może być jedyna w tej części Europy tak pięknie zbudowana i prowadzona przez tego typu właśnie teren droga, zostanie realizowana. W tym spotkaniu będzie nowa jakość w zakresie podejmowania, projektowania i inwestowania w S19. To kluczowa szansa dla Polski jako państwa leżącego w środku Europy, to kluczowa kwestia dla państw południowych Europy, Unii Europejskiej, ale także bardzo istotna droga z punktu widzenia współpracy gospodarczej ze Skandynawią. Mam nadzieję, że ona będzie realizowana, że wszystkie po prostu środowiska zainteresowane tym włączą się aktywnie i będziemy mogli w Brukseli jeszcze wynegocjować jakieś dodatkowe środki i wsparcie, ażeby ten trakt komunikacyjny znalazł się w sieci TNT, czyli żeby on był w przyszłości także finansowany ze środków unijnych. O potrzebie reformy kolejnictwa otwierającego tereny Karpat mówił wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury Sejmu Bogdan Żońca. Mamy zdiagnozowane problemy, teraz szukamy środków finansowych, a na pewno potwierdzenie potrzeb tych połączeń, wznowienia tych połączeń, to jest ta dzisiejsza konferencja. I Ukraińcy, i Słowacy przybyli tutaj genialnie i chcą oczywiście o tym mówić, chcą inwestować. Sądzę więc, że w niedalekiej przyszłości te połączenia nabiorą rumieńców i będą wznowione.
Tematami trzeciego panelu były płaszczyzny, na których można podjąć współpracę ekonomiczną, turystyczną i ekologiczną między krajami karpackimi. Podczas czwartego panelu dyskutowano o możliwej współpracy kulturalnej i informacyjnej. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński, podsumowując konferencję, zwrócił uwagę, że wciąż poszukujemy różnych form współpracy po to, by podnieść poziom życia na Podkarpaciu oraz stworzyć dla Karpat warunki do zrównoważonego rozwoju.